Artykuł 233, punkt 1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w artykule 30, godność człowieka, artykule 34 i artykule 36 obywatelstwo, artykule 38 ochrona życia, artykule 39, artykule 40 i artykule 41 ustęp 4 humanitarne traktowanie, artykule 42 ponoszenie odpowiedzialności karnej, artykule 45 dostęp do sądu, artykule 47 dobra osobiste, artykule 53 sumienie i religia, artykule 63 petycje oraz artykule 48 i artykule 72 rodzina i dziecko. Punkt drugi. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Punkt trzeci. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w artykule 22. Wolność działalności gospodarczej, artykule 41 ustęp 1, 3 i 5 wolność osobista, artykule 50 nienaruszalność mieszkania, artykule 52 ustęp 1 wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, artykule 59 ustęp 3 prawo do strajku, artykule 64 prawo własności, artykule 65 ustęp 1 wolność pracy, artykule 66 ustęp 1 prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz artykule 66 ustęp 2 prawo do wypoczynku.